Cześć wszystkim. Mamy kolejną fajną lokalizację. Opuszczona posiadłość w terenie. Widać z daleka domek, ziemiankę. A dookoła pusto. Całkowita pustka. Pogoda może nie jest najlepsza do nagrywania, ale tragedii nie ma. No dobrze, chodźcie, idziemy razem na eksplorację danej posiadłości. Ktoś tu uczęszcza, bo są ślady samochodu. Wyjeżdżona jakby droga dojazdowa. Byłem tutaj w lato, w sezonie jak na grzyby jeżdżę. No to zarośnięte było, to nie było tak wyeksplorowane, uczęszczane jak jest teraz. Zobaczymy, czy coś ciekawego znajdziemy. Zobaczymy, w jakim stanie jest. Dach to widać, że się rozwala. Dach to widać. Z daleka już jest załamany. Ale widać też chyba dwie nawet ziemianki. Piwnice ze starych lat. No zobaczymy. O, coś się paliło tutaj. Chyba ktoś stare korzenie podpalił. No, korzenie, krzaki. No jesteśmy w Campinosie, jakby co. Mam tu blisko. Byłem już w wielu miejscach. I teren jest po prostu niesamowity. Teren jest niesamowity. Jak ktoś lubi pojeździć, to naprawdę można fajnie pozwiedzać. Dużo zwierzyny zobaczyć różnej. No i krajobraz jest niesamowity, naprawdę. To trzeba przyznać. No może już teraz to nie jest tak pięknie, jak jest w sezonie. Ale no, tu mam jakąś rurę ceramiczną, kanalizacyjną. No i tu mamy ziemiankę, prawdziwą, starą. Tak, jest komin wentylacyjny. Jest okienko, możemy sobie zajrzeć. No dobra, chodźmy, zobaczmy. Dom to jest naprawdę w kiepskim stanie. Ale prąd jest poprowadzony. A, bo tam są dalej domostwa. Tam są dalej domostwa. I w jedną i w drugą stronę. Spalone wszystko. No to był dom mieszkalny, chociaż mieszkalny raczej. Tak, prąd, tak. Dobra, zobaczmy tą ziemiankę. O, i woda kiedyś była. Proszę bardzo. Zobaczmy tą ziemiankę. Fajna, stara ziemianka. No. Wszystko murowane. Wszystko murowane. Obraz zgłupiał. A jeszcze nie mamy. Cała zasypana, zalana. Dobra, przełączę was na inną kamerę. Będzie ciekawszy obraz. Dobra, to idziemy ze wskazówkami zegara. Ogrodzenia nie ma. Tu też stała. A co? Coś murowanego było. Same gliszcza. Same zgliszcza. Ale to nie było aż takie stare. Cegła klinkierowa na kominie. Zobaczmy dalej. Eternit na dachu, jak ze starych czasów. Tak, tu będzie domek mieszkalny, zaraz do niego przejdziemy. Idziemy zobaczyć w tym kierunku. O, dobra, przejdziemy tędy. Tak, to była jakaś szopa. Przejdźmy dookoła może. Tak, to była jakaś szopa.
śmieci kupę jak zwykle. Szopa stara, w pełni drewniana, za ternicem na dachu. Szopa służyła pewnie jako magazynek. A to mogło być i mieszkalne, i magazyn. Cholera wie. O, to się zaraz położy. Zobaczcie z daleka. To się zaraz położy. Tak, to się zaraz położy. Drewniane całe. Ubrania jakieś w środku. Tak. No ale wiadomo, przez tyle lat to mogło ubranie emigrować z różnych części. Ale fajny obiekt. Fajny obiekt właśnie do zjedzenia, do eksploracji. Trzeba uważać jak zwykle pod nogi. A tu mamy w pełni murowany stary budynek. Ciekawe, czy są cechy na cegłach. Są jakieś, ale to nie jest rocznik. Zaraz zobaczymy dalej. Tak, to jak widać. Dobra, idziemy, wejdziemy do środka. Ale co mnie zdziwiło, nie ma w ogóle ogrodzenia. Nic ogrodzenia nie ma. Mamy wejście główne zapewne, ale bez przejścia. Strop, jak widać, był lany. Tu była pewnie kuchnia. Piec kaflowy. Tak. Jakieś pozostałości elektryki. Strasznie dużo słomy jest. Ciekawe dlaczego. No i prąd kiedyś był. Są jakieś cechy na cegłach, ale nie ma rocznika. Henryków. O, cegły z Henrykowa. Patrzcie. No. Fundamenty już lane. No tutaj mamy rozpiździe już. Tak. Stary komin, murowany, osmolony. Klinker tak samo na dachu. I śmietnik. No teren. No ile jest? Około 1000 metrów minimum, plus działka dalej. No i to by było na tyle. Wszystko opuszczone, pozostawione losowi. No ale wiadomo, natura po czasie odbiera wszystko. Tu kupę śmieci. No dobra, zostawimy to w spokoju. Jedziemy dalej w podróż. To dzięki bardzo za oglądanie. I do następnego.